Maryla Rodowicz się wygadała, a teraz się boi? Co dalej z jej pracą dla TVP? Maryla Rodowicz w mocnych słowach wypowiedziała się niedawno o telewizji publicznej, z którą od lat jest nieodmiennie kojarzona. Gwiazda wielkich imprez TVP nazwała ją ostatnio telewizją reżimową. Fani artystki od razu zaczęli się zastanawiać, czy te słowa nie obrócą się przeciwko Maryli. Teraz sama artystka przyznała w rozmowie z Plejadą, że boi się o swoją pracę. Martwię się o utratę pracy. Otwierający nawias kwadratowy kropka, 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 zamykający nawias kwadratowy. Nie chciałabym stracić tej pracy, telewizja to jest moje ulubione medium. Nie ma dla mnie znaczenia, czy to jest TVP, czy Polsat, po prostu bardzo lubię telewizję. Może dlatego, że jestem wychowana w czasach, gdy była tylko telewizja od lat 70., mówi Maryla Rodowicz. Rodowicz nawet jak zniknie z TVP, będzie obecna w... Królowa polskiej estrady jednak nie martwi się, bo wie, jak może utrzymać kontakt z fanami. To koncerty i internet. Moje główne zajęcie to są koncerty. To lubię i kocham, i znam się na tym. I oczywiście mocno stawiam na internet. Zapowiada Maryla Rodowicz.